Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was kolejną dekorację świąteczną. Tym razem jest to gwiazdka kostka, coś pomiędzy kostką a gwiazdką, zrobione z pasków papieru. I zaraz Wam pokażę, w jaki sposób możemy złożyć paski papieru, żeby uzyskać taki ciekawy efekt. Właśnie tutaj mam trzy różne kolory, trzy różne wzorki i powstaje z tego taka kostka z ramionami gwiazdki. Bardzo ciekawy pomysł na właśnie dekorację świąteczną. Coś, co można położyć na stole albo powiesić na choince. No i też oczywiście świetny pomysł na kreatywną zabawę z dziećmi, żeby nauczyć je składać papier w takie ciekawe kształty. I zaraz Wam pokażę paski, z których ja mam już takie gotowe paski. Oczywiście te paski można samemu wyciąć z jakiegoś ładnego papieru prezentowego na przykład. I zaraz Wam pokażę, jakie mam kolory tutaj, jakie wybrałam na tą gwiazdkę, którą zrobię, żeby Wam pokazać. Tutaj mam trzy różne kolory. Jeden papier jest w jednorożce, taki trochę zimowy jednorożce. Jednorożec z szalikiem i ze świątecznym rogiem. I ten pasek papieru złożyłam już na pół. On ma około 40 cm długości, więc po złożeniu jedna część ma 20 cm. To tak orientacyjnie, gdybyście sami wycinali taki pasek. Drugi pasek to jest różowy, łososiowy pasek z takim ładnym wzorkiem i trzeci jest zielony w gwiazdki. No i zaczynamy od zagięcia pasków w odpowiedni sposób. I teraz przekładam jeden pasek przez drugi i zaginam do tyłu, pod spodem. Następnie zaginam do góry, ponad paskiem i jeszcze raz do tyłu. I w ten sposób powstały cztery zagięcia, czy może nawet pięć. I takie same robimy na pozostałych paskach. I znowu najpierw do tyłu. Potem do góry, ponad paskiem i znowu pod spód. I drobny disclaimer, zagięć oczywiście jest tylko 3. I to samo z ostatnim paskiem. Przekładam przez pasek z jednorożcami. I zaginam pod spód, potem zaginam do góry ponad paskiem i znowu pod spód. I to tyle, jeśli chodzi o zaginanie. Teraz będziemy wkładać jeden pasek w drugi. Najpierw bardzo uważnie, żeby się nie przesunęły te zagięcia. Najpierw przekładam jednorożcowy pasek ponad różowym i do tego pasek w gwiazdki. Przekładam ponad tym z jednorożcem i teraz jeszcze wkładam do środka w różowy. I teraz bardzo ostrożnie ciągnę do samego końca wszystkie paski. Zaraz zobaczycie, co z tego wyjdzie. Tak właśnie bardzo ostrożnie, żeby się te końcówki nie przesunęły. Tutaj do końca ciągnę, tutaj też. Wyciągam ten pasek i powstały trzy ściany kostki. Czyli właściwie połowa, tak? Bo kostka to sześcian, czyli mam połowę kostki. Tutaj mogę sprawdzić, czy się nic nie przesunęło. Kiedy paski są tej samej długości, znaczy, że wszystko jest w porządku.
I teraz formuję resztę kostki. Najpierw dwa paski zielone. Wszystko jedno, które wybierzecie, jaki macie tam kolor. To nie ma, kolejność nie ma znaczenia. I zamykam kostkę właśnie ponad jednym paskiem różowym. Czyli wkładam dwa zielone pomiędzy dwa różowe. I teraz czas na paski z jednorożcem. Tutaj mamy taki ładny wzorek, w tym miejscu wyszedł. I znowu jeden pasek składam najpierw i dwa różowe ponad. I teraz czas zamknąć kostkę. Tutaj ładny jednorożec. A zamykam w ten sposób, że jeden pasek z gwiazdkami, jeden pasek zielony przesuwam troszkę do góry. I pomiędzy dwa paski zielone wkładam dwa paski z jednorożcem. I teraz domykam kostkę. Jak widzicie, jest piękna kostka. Tutaj mamy jednorożca, gwiazdki i taki ładny wzorek w srebrne półkole chyba. I czas zrobić ramiona gwiazdki. Tutaj mam wystające paski z każdej ze stron. Teraz biorę jeden pasek. Znowu obojętnie od którego zaczniecie. To może być ten z jednorożcem. I przekładam go. Pod spodem. Właśnie w ten sposób, tak żeby powstał taki róg. To jest ramię gwiazdki. Teraz biorę kolejny pasek i przekładam właśnie pod tym samym kolorem. I kolejny pasek zielony przekładam również pod zielonym. Tutaj trzeba uważać, żeby ta kostka się nie rozjechała przy okazji tego wkładania. I jeszcze trzy ramiona gwiazdki. Teraz robię ramię w ten sposób, że tutaj wkładam podspód innego koloru, czyli podspód różowego. I wychodzi w tym samym miejscu, co różowy pasek. Tutaj wkładam różowy pod zielony i wychodzi w tym samym miejscu co zielony. I na końcu wkładam zielony pod jednorożcowy i właśnie ta końcówka też wychodzi w tym miejscu. No i tutaj już są wszystkie ramiona gwiazdki. Trzeba jeszcze je trochę uformować, żeby tworzyły ładne szpice i całą gwiazdkę, że tak to nazwę, dociągnąć, żeby była w miarę ścisła, nic się tutaj nie przesuwało, a następnie odcinam końcówki. I gwiazdka gotowa. Mamy tutaj kostkę i ramiona gwiazdki. I pokażę Wam całą resztę moich gwiazdek. Tutaj są właśnie na przykład jednokolorowe, zrobione z pasków o tym samym kolorze. Oczywiście na początku łatwiej zrobić z trzech różnych kolorów, ponieważ wtedy widzimy, co gdzie przekładamy. A tutaj mam na przykład dwukolorową gwiazdkę, też jest bardzo ładna i efektowna. I tutaj kostka ma jedną ściankę w innym kolorze, dwie w tym samym. I z drugiej strony tak samo. Czyli 1/3 jest
w innym kolorze, co jest oczywiście zrozumiałe i normalne. I to by było na tyle, jeśli chodzi o gwiazdki. Idealna dekoracja na choinkę. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!